이렇게 커브 jakiekolwiek odstępstwo w moim życiu, które ja widziałem, to ja traktowałem bardzo osobiście. Wiecie dlaczego? Nie dlatego, że się bałem Boga, że pójdę do piekła, czy że mnie zostawi, bo o tym nie myślałem już, nie wiem, od ilu lat, może to na początku, kiedy jeszcze nie miałem poukładanej prawidłowo doktryny w głowie, ale później moja pokuta, tak to nazwę, zawsze była taka bardzo osobista. Znaczy ja stawiałem sobie cel. Namierzałem problem, namierzałem grzech, coś, z czym sobie nie radziłem i to był dla mnie cel. Ja musiałem to zniszczyć. Nieważne, jak bardzo mi się to podobało, czy jak bardzo było to długie w moim życiu, czy ciężkie, to nieistotne było. Musiałem to zniszczyć. Osobiście. Ja tak podchodziłem do tych rzeczy. Nie z żadnym lękiem. Jak znacie mnie, wiecie, że jestem pragmatycznym człowiekiem, bardzo. I ja tak samo podchodziłem i podchodzę do spraw pokuty. Ja w ogóle lubię to słowo. Lubię to słowo, bo to słowo mnie nie poniża. To słowo też mi nie przeszkadza w życiu. Ono mi nie przeszkadza w niczym. Rozumiecie? Piję wodę. Dużo wody piję. No i wstaję w nocy pić wodę, bo piję całą dobę wodę. Więc się budzę co 3 godziny, żeby pić wodę. Wiecie dlaczego? Bo poważnie podchodzę do pewnych rzeczy. Do picia wody. Co 3 godziny wstaję i piję wodę. 300 ml. I tak samo podchodzę do każdej innej rzeczy i tak samo podchodzę do grzechu, czyli czegoś, co w moim życiu jest problemem. Bardzo osobiście do tego podchodzę. Rozumiesz? Nie podchodzę do tego w ten sposób, że o, żyję w łasce, czyli no nie, ja wiem, że ja żyję w łasce, mnie to nie poruszam tych tematów. Ja często jak rozmawiam z kimś o pokucie, mówię, nie mieszaj w to Boga, błagam Cię. Nie mieszaj w pokutę Boga. Daj Mu spokój. Boga w tym nie ma. Rozumiecie, że nie ma Boga w naszej pokucie? Jego tam nie ma. Bóg skończył temat pokuty 2000 lat temu, kiedy Jezus został ukrzyżowany. Z Bogiem jesteśmy jacy? Rozliczeni. Tak? A więc zostawmy Boga. Grzech niszczy nas. 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 A ja nie chcę być niszczony. Rozumiecie? Nie chcę spotykać się z różnymi niszczycielami na tej ziemi. Ja tego nie chcę, bo mam instynkt samozachowawczy. Powiem Wam coś. Udarło się takie powiedzenie, że Bóg, kiedy jest grzech, to Bóg nie przychodzi. To jest nieprawda. To my nie jesteśmy gotowi, żeby się z Nim skomunikować, właśnie dlatego, że jesteśmy w takim stanie. Rozumiecie, o co tu chodzi? Nie nadajemy się. Nie nadajemy. I w ogóle nie wiemy, że się nie nadajemy. Nie nadajemy się.
Nie zastosowaliśmy prawidłowej techniki. Grzech niszczy nas. Blokuje nas przed dotykaniem Boga. Dlatego musi być przez nas wzięty na warsztat jako coś niszczącego. Coś, co przeszkadza. Musi być jak kamień w bucie. Rozumiesz? Jak piach w oku. A nie poczekam, zobaczę, co się wydarzy. Nie. Namierzam coś, zapisuję sobie w zeszycie i realizuję plan wyjścia z tego problemu. Upadam, to sobie piszę, upadam notorycznie w tej dziedzinie. Przecież to jest niemożliwe, Panie Boże, mówię. Ja tak podchodziłem do tego. To jest niemożliwe, mówię, Ojcze. No nie po to się nawróciłem. No nie po to, żebym leżał i kwiczał. No nie po to, żebym przed Tobą klękał w ogóle i Ci skamlał, nie? No nie po to się nawróciłem. Rozumiesz? To jest bardzo ważne. I wtedy, kiedy ludzie w kościele robią taką robotę u siebie, to potem oni są w zbiorowości gotowi na to, żeby móc otwierać się na Ducha Świętego. Rozumiesz? Oni są wtedy gotowi. To przychodzi jak w ogóle prąd po ludziach. To tak przychodzi później. Siła Kościoła wzrasta. To jest bardzo złożone. W jaki sposób grzech niszczy. Po prostu. Pamiętajcie o tym. Podejdźcie do tego w ten sposób.